film widziałem w zakładzie. Dwóch znajduje rozbity samolot z bogatym gościem. Znam. Szklana pułapka, dwójka. A co ty? To było pożegnanie z Afryką. No i porywają go za oku. Zawsze od rodziny się żąda. Palec się wysyła albo ucho. Proszę państwa, pieniądze naprawdę nie grają roli. Rucha, w jakiej sprawie? Chcieliśmy się zgłosić do porwania. Komplet. A teraz, kochane dzieci, powiedzcie mi, co budzi nas codziennie rano? Proszę, Stasiu. Kogut. Nieprawda! Radio Z! Radio Z! Zawsze rano, od 6 do 9.30, budzi nas Radio Z. Cisza! Spokój! Panie dyrektorze, już sama nie wiem, co budzi nas zawsze rano? Radio Z! Dlaczego to nie działa? Co zrobiłam źle? Tato, jak się drukuje? Pomoże ci przyjazny PC. Pierwszy mówiący kurs komputerowy. Z każdym numerem otrzymasz płytę kompaktową. Głos zapisany na dysku powie ci krok po kroku, co powinieneś zrobić. Poprawi cię, jeśli popełnisz błąd. To naprawdę działa. W ciągu paru tygodni nauczysz się korzystać z oprogramowania i poczty elektronicznej. Poznasz podstawowe pojęcia komputerowe. Nowy dwutygodnik do kolekcjonowania już w kioskach. Przyjazny PC. Komputer sam powie ci, jak go obsługiwać. Przez Rosję przebiega wiele szlaków narkotykowych. Narkobiznes jest bezwzględny. Milicja wpada na ślad handlarzy. Krok po kroku likwiduje szajkę. Autentyczne zdjęcia z akcji rosyjskiej milicji w dokumencie z cyklu Kryminalna Rosja. Noctowizjer. Dziś o 23.30. To jest, mamy nowy rok już? My jesteśmy jakby w jakiejś takiej innej czasoprzestrzeni. Może mu się baterie skończyły w pilocie. Uważajcie, rzucimy klątwę. I ten na tego, ten na tego. I tak mają, proszę pana, tak za tego. Ja mówię, czekaj, ja ci taki numer zrobię, że tu będziesz rodzić i rodzić. I one... O tak robią, o tak. Pan, ona tak patrzyła na mnie tymi innymi oczami. Pani się napije sam pan, a? To jest wysokie ciśnienie, to wolno spada. Ale plama. Znamy już agenta. Znamy już zwyciężczynię. Cała dwunastka spotka się ponownie, tym razem w Krakowie. Nowe konkurencje, nowe wyzwania, nowe emocje. Agent Epilog. W niedzielę o 18.00. Pan Kazimierz przeżył ogromną rodzinną tragedię. Długo nie mógł dojść do siebie. Popadł w alkoholizm. Ja po prostu nie widziałam sensu swojego życia. Mhm. Stracił prawie wszystko. W końcu zaczął sobie lepiej radzić. Pokochał dziewczynę, której los również nie oszczędzał. Jednak nie potrafił uszanować swojego szczęścia. Nawet ją uderzyły. Czy zasłużył na drugą szansę? Mogłabym go znienawidzieć. Tego dowiemy się w programie Wybacz Mi w niedzielę w TVN o 20.25. Serdecznie zapraszam. Z różnych miejsc w Polsce. Zawsze na żywo. Zawsze pod napięciem. Marcin Wrona zaprasza na obiektywny i emocjonujący program publicystyczny. Przedstawianie różnych racji. Próba dotarcia do prawdy. Dociekliwe pytania. Awantury są potrzebne? Ludzie żyją tu. Pod napięciem. W niedzielę o 21.40. W jednym z kieleckich domów coraz częściej dochodzi do tajemniczych zdarzeń. W tej chwili się boję wszystkiego, nawet jakiegoś takiego szumu w mieszkaniu. Objawiający się duch zmarłej kobiety nie daje spokoju mieszkańcom. Tu w tym momencie stanęłam i moment mnie coś uderzyło w tył. Przedmioty same się przemieszczają. Czy ktoś może pomóc? Nie boję się z tym pogodzić. Nie do wiary. W niedzielę o 22.40. Superkinie. Przyjrzyjcie się im. Karatecy. Silni, precyzyjni, niepokonani. Skręcili mu kark. Twierdzą, że to wypadek. Ale nie wszyscy zawodnicy walczą uczciwie. Dwaj mistrzowie muszą pomścić śmierć kolegi. Najlepsi z najlepszych dwa. Czasami trzeba komuś dołożyć. 12 stycznia w TVN.
30 bieżącego miesiąca ponownie przed komisją weryfikacyjną stanął Franciszek Maurer. Dotychczasowy przebieg służby badanego nie wskazuje, że może on w nowo odrodzonym państwie polskim stać na straży porządku publicznego i pełnić zaszczytną służbę oficera policji państwowej. I w związku z powyższym zostaje zwolniony ze służby ze skutkiem natychmiastowym. Panie Maurer, proszę zaczekać. Ja jeszcze nie skończyłem, panie Maurer. Przeciwko panu zostaje wszczęte postępowanie.